I kolejny odcinek z serii Co na święta. Tym razem robot edukacyjny Foton. I koniecznie zostańcie do końca, bo pana Fotona będzie można wygrać. Konrad Koterba, zaczynamy. A skąd Foton wziął się na Ziemi? Tego dowiemy się ze strony producenta. Tymczasem, gdzieś na obrzeżach Układu Słonecznego. One eternity later. Tym, kto mu ją zaoferuje, będą dzieci z błękitnej planety zwanej Ziemią. Wszystkie potrzebne informacje w bardzo ładnej formie graficznej znajdziecie na stronie mitfoton.pl albo .com. Gdzieś wam tutaj to napiszemy. I fajnie, że strona jest spójna z robotem i całą stylistyką. To mi się podoba. A dlaczego w ogóle powstał Foton? No, producenci mówią, że po to, żeby nauczyć dzieci od najmłodszych lat programować. Robota można używać już od 6 lat. Czy to za mało, czy za dużo? Wydaje mi się, że idealnie. No to teraz możemy przejść do instrukcji obsługi. Taka oto paczuszka. W środku kilka różnych karteczek, papierków, gwarancji i wśród nich instrukcja obsługi, która jest taka cieniutka. I dobrze, bo nic więcej nie potrzeba. I z niej dowiecie się, że trzeba pobrać aplikację i w niej jest wszystko napisane. A pozostałe kroki to jak połączyć się z Fotonem za pomocą Bluetooth i to wam zaraz pokażemy. Dlaczego tak się cieszę i tak się jaram? Bo to urządzenie, ała, stworzyli studenci z Politechniki Białostockiej. Ja też kiedyś byłem na Politechnice. I wiem, jak wyglądają projekty studenckie. Z reguły żaden z nich nie dochodzi do skutku, a jeżeli już dochodzi, to przejmuje go uczelnia i tyle z projektu widziano. A tutaj chłopaki dociągnęli ten projekt do końca, ba, nawet z tego, co się orientuję, to utrzymują się z tego projektu i budują różne inne roboty. Programowanie, no bo po to ten robot został stworzony, żeby wasze dzieciaczki nauczyć programować. Co ja mogę o tym powiedzieć? Został napisany w języku takim, który jest oparty na Scratchu oraz Google Bloki. I tutaj, jeżeli byście posadzili swoje dziecko przed komputerem w tym momencie i pokazali mu, jak wygląda takie naprawdę prawdziwe programowanie, linijki kodu, pojawiający się tekst, znikający, brakuje średnika, nic nie działa, no to gwarantuję wam, że nie usiedziałoby dłużej niż 5 sekund. A tutaj przeciągasz paluchem bloczki, poruszasz je, odpowiednio układasz, łącząc w pętle logiczne i wszystko działa. Uruchamiasz, robot jeździ, mruga i cuda jeszcze się z nim dzieją. I taka nauka programowania jak dla mnie jest idealna. Bo wiecie, jak to było kiedyś, że zmuszało się dzieci do nauki języka obcego. A teraz coraz częściej będzie się uczyć języków programowania. A tutaj mamy tak delikatnie, po trochu wdrażane. I to dziecko tam coś łapie i może w przyszłości pójdzie w tą stronę, a jeżeli, drodzy rodzice, sobie poczytaliście trochę prasy drukowanej i tej internetowej, to wiecie zapewne, że programowanie to zawód przyszłości, więc taka inwestycja w przyszłość. Co mamy w środku? Ten robocik ma więcej czujników i elektroniki niż niejeden polski samochód, a co dopiero dom czy mieszkanie. Ale od początku, czujnik odległości, jeżeli wyczuje przeszkodę, zareaguje na nią lub ją po prostu ominie. Świecące czułki i oczy. To nic nie zmienia, ale po prostu jest. Jeżeli już jesteśmy przy efektach oświetleniowych, to jest również w stanie wykryć porę dnia. I napiszę wam w aplikacji, czy jest ciemno, czy jest jasno. Jak to sprawdzić? Wystarczy zgasić lub włączyć światło i działa to naprawdę przyzwoicie i dość szybko. Dalej, tak zwane enkodery, które są w stanie zmierzyć, na jakim dystansie poruszał się wasz robot oraz o jaki kąt się obrócił. I coś bardziej skomplikowanego, czyli czujnik kontrastu podłoża, który jest w stanie wykryć, na jakim podłożu znajduje się wasz robot i jeżeli zaprogramujecie mu odpowiednią akcję w tym momencie, to ona właśnie wtedy się uruchomi. Głośnik, mikrofon. Mikrofon do tego, że zbiera z otoczenia różne dźwięki i jest w stanie na nie reagować. Głośnik, żeby właśnie zareagował, czyli te wszystkie dziwne, śmieszne dźwięki, które słyszycie, są właśnie do tego. Chyba
chyba ostatni, jeżeli nic nie pominąłem, czujnik dotyku. Jeżeli pogłaskacie go w tym miejscu, to ucieszy się na waszą obecność. Pierwsze połączenie. Telefon z Androidem bądź iOS-em. Aplikacja o nazwie Photon Robot. Uruchamiamy, ale najpierw uruchamiamy również Bluetooth w telefonie. Przytrzymujemy przez 3 sekundy, aż usłyszymy dźwięk. Po pierwszym połączeniu, jak już przejdziecie przez wszystkie procesy nazywania siebie i swojego robota, wybieranie awataru, to będziecie mogli wypróbować demo, ale tam nie ma zbyt wielu możliwości, bo można wybrać gotowe programy i zobaczyć, jak ten robot się porusza, co potrafi, jak te wszystkie czujniki działają. Ale do tego jeszcze przejdziemy za chwilę, a teraz chcę wam powiedzieć więcej na temat, poczekajcie, aplikacja się ładuje, jest, w tym momencie macie kontroler, czyli możecie poruszać robotem przód, tył, lewo, prawo. Może się obracać również w kółko. Postaram się, żeby nie spadł z tego stołu. No dobra. Dalej. W tych trzech kropeczkach możecie wybrać sobie kolor podświetlenia. Zmienimy na przykład na czerwony teraz. Jest czerwony. Zmienimy na zielony. Jest zielony. A może niebieski? Jest niebieski. No dobra. Poza tym mamy oczywiście poziom zmęczenia robota, czyli jeżeli robot będzie dużo jeździł, to zobaczcie teraz. Widzicie, ten pasek spada. Jeżeli ten pasek spadnie do zera, to nasz foton będzie musiał trochę odpocząć. I teraz na dole mamy trzy ikonki. Pierwsza z nich odpowiada za tak zwane światy. W tym momencie mamy świat 1 i świat 2. Docelowo tych światów ma być ponoć 10. To jest ogromnie dużo i uwierzcie mi, że w tych światach jest co robić. Jeżeli chodzi o wszystkie możliwe zagadnienia, które napotykamy na swojej drodze, to są tak zwane misje, za które zdobywamy punkty i uczymy się nowych zdolności, które oczywiście nie my się uczymy, tylko nasz robot się uczy. I teraz, nie wiem, klikniemy sobie pierwszą, lepszą z brzegu. I co tu musimy zrobić? Czas na kolejne wyzwanie, mówi do nas robot. OK. No i teraz musimy tak narysować drogę, żeby foton zebrał wszystkie elementy, które są dostępne na niej. I jedziemy. I właśnie, tu zapomniałem powiedzieć, że on zacznie również się poruszać tak jak w aplikacji. Oczywiście on wirtualnie zbiera te wszystkie rzeczy, ale ważne jest, żeby mu tą trasę narysować. No dobra, to teraz może przejdziemy do czegoś o wiele łatwiejszego. Czyli wybierzemy sobie świat pierwszy, żeby wam pokazać, że nie wszystko jest takie niezwykle trudne. U nas w pracy największy problem był z mieszaniem kolorów. I to tutaj jest bez ściemy, bo naprawdę bardzo długo się z tym głowiliśmy. Ale wasze dzieci sobie na pewno z tym poradzą. Wyzwanie siódme. Eksperyment. W każdym jesteście po polsku informowani, co trzeba zrobić. Jedź dowolnie. No to jadę dowolnie. Jadę sobie dowolnie i tu mi się zwiększa ta trasa. 150 cm jazdy dowolnej muszę mieć teraz. 111, tak jak widzicie, ten poziom postępu rośnie. Robot zadowolony, 3 gwiazdki dostaliśmy. W tym momencie mamy poziom 9. I możemy wykonywać kolejne misje. Teraz będziemy programować poziom trudności. Łatwy, początkujący, średni, ekspert. Spokojnie przejdziemy przez wszystkie. Pierwsze łatwy to jest tylko i wyłącznie poruszanie. Czyli tutaj ustalamy sobie prędkość naszego fotona. I tak będzie jeździł powoli. Uwaga, tak będzie jeździł szybko. No zwiększa się ta prędkość. A ja na początku myślałem, że nie da się z tym manipulować i zastanawiałem się, dlaczego tak wolno. Jeżeli odkryjecie wszystko i przejdziecie wszystkie światy lub pobierzecie aplikację Photon Coding, to będziecie mieli do dyspozycji więcej kolorów podświetlenia. Można nawet na czarno podświetlić, to jest czarny, mimo że nie widać. I to jest ten pierwszy, czyli ten najłatwiejszy poziom, można powiedzieć, programowania, chociaż tu za dużo się jeszcze nie programuje, o nazwie Move. Drugi, Draw z angielska, czyli rysowania. I to jest, pierwszy był łatwy, teraz mamy początkujący. No i co możemy zrobić? Po prostu narysować mu trasę, po jakiej ma się nasz foton poruszać. Można również wybrać dźwięk i nałożyć go na robota. I w tym momencie, jeżeli włączymy, to najpierw usłyszymy dźwięk, jaki wydaje świnka, następnie robot zacznie poruszać się po trasie, którą wyznaczyliśmy mu w aplikacji.
No i właśnie to jest ten problem, że jeszcze nie ustaliłem mu żadnych czujników, bo to jest to łatwiejsze programowanie, dlatego robot się gubi i jest w stanie z tego stołu spaść, ale spokojnie, wszystko można przestawić tylko w dalszych trybach. No więc może teraz dla odmiany kolejny. Poziom średni. No i tutaj zaczyna się cała zabawa. Po prawej widzimy miniaturkę, jak wygląda robot i w jakim miejscu się teoretycznie znajduje. Jest to oczywiście bardzo poglądowe. Po lewej natomiast mamy do wyboru przemieszczanie się, podświetlanie, muzyka, dodatkowe jakieś ustawienia i czujniki. I teraz w funkcji głównej możemy wykonać sobie, i to jest bardzo fajna rzecz jeszcze, może najpierw o tym powiem. Mamy funkcję pierwszą i funkcję drugą. Funkcja pierwsza, możemy tam zakodować poszczególne ruchy, jakich poruszać ma się robot, czyli na przykład jedzie do przodu, skręca, podświetla się, wydaje jakiś dźwięk. I to będzie funkcja, którą możemy później zastosować w funkcji w programie głównym. Jeżeli przerzucimy ikonkę, czyli na przykład poruszamy się prosto w funkcji pierwszej, świecimy czułki na czerwono i wydajemy odgłos koguta. I w tym momencie, jeżeli wejdziemy w ustawienia, mamy pozycję funkcja pierwsza, wrzucamy do naszego programu głównego i wykona się w programie głównym funkcja numer 1. Oczywiście oprócz tego, zaraz po funkcji numer 1, możemy do programu głównego, czyli do funkcji głównej, dodawać jakieś swoje poszczególne komponenty. I zaraz po funkcji pierwszej wykona się również to, co zostało dodane do funkcji głównej. Wszystko oczywiście zatwierdzamy przyciskiem play. I czwarty poziom trudności, czyli ekspert o nazwie Blocks. I w końcu dochodzimy do tego programowania blokowego. O co w tym chodzi? Jedyne, co widzimy na ekranie, to start. Stąd wystartuje aplikacja. I co my możemy z tym zrobić? Możemy do tego dołączyć poszczególne komponenty. Na przykład jedź do przodu. Przeciągamy, upuszczamy. Przez jaki okres? Przez jaką odległość? Minimalnie 5 cm, maksymalnie 100. Ale można również kliknąć w znaczek nieskończoności i wtedy będzie on się poruszał w nieskończoność do przodu, aż mu się bateria nie wyczerpie lub nie zadamy mu innej funkcji. Jaka prędkość? Maksymalna. Zatwierdzamy. Możemy wybrać pętlę jeżeli. I musimy postawić odpowiedni warunek. I tutaj w grę wchodzą nam czujniki. Czujnik odległości. Od 10 do 100 cm jest on w stanie wykrywać przeszkodę na swojej drodze. Czyli ustawimy, jeżeli wykryje po tej jeździe do przodu przeszkodę na swojej drodze w odległości 10 cm, zatwierdzamy, to my chcemy, żeby on wtedy zaczął jechać do tyłu. Dajmy na to znowu w nieskończoność ze średnią prędkością. Jeżeli odpalimy ten program, to będzie on wyglądał tak. Podsumowując, dlaczego warto posiadać takiego robota? Ponieważ ucząc bawi, bawiąc uczy, uczy i bawi, bawi i uczy. I do tego można go programować, jest interaktywny, posiada aplikacje i został stworzony i wyprodukowany w Polsce. To są główne zalety. Jest ich oczywiście o wiele więcej i naraz może z niego korzystać więcej niż jedno dziecko i układać swoje programy. Świetny wstęp, jeżeli chcecie, żeby wasze dziecko szło w kierunku programowania, ale najpierw zapytajcie, czy chce iść, a nie, że kupicie mu robota i idziesz programować, bo to tam dobre pieniądze dają. A teraz tak serio, jest konkurs, nie trzeba go kupować, można go wygrać. Co jest do wygrania? To chyba każdy wie. Całkiem nowiutki, jeszcze zaplombowany robocik Foton. Zasady konkursu. Mamy dwie opcje do wyboru. Tym razem nie jest jedna i wszyscy narzekali, że tylko jedna, a my chcielibyśmy jeszcze coś, chcemy się bardziej wykazać, my chcemy wygrać tego robota czy ten telefon. No teraz jest robot. Ale dobra, co trzeba zrobić? Opcja numer jeden, czyli dowolną techniką rysujecie, albo wasze dzieci rysują, brata Fotona. Czyli jak by mógł wyglądać braciszek pana Fotona. Technika, jak już wspomniałem wcześniej, dowolna. Może to być szkic, rysunek farbkami, kredkami, pastelami, czymkolwiek. Możecie go zrobić grafiką komputerową. Możecie go ulepić z piasku, z gliny, z mchu, kwiatów, nie wiem czego jeszcze. I zdjęcie. Podsyłacie nam na maila, który wyświetli się na ekranie, gdzieś tu i tu.
jeżeli dobrze pamiętam, redakcja.technikalia@gmail.com. To jest opcja numer jeden. Opcja numer dwa. Piszecie historię powstania robota Photon w komentarzu pod tym filmem na YouTubie. Skąd wziął się na naszej planecie ten robot? I najciekawsze nagrodzimy, a w zasadzie to jedną i do właśnie tej osoby poleci Photon z ciężkim sercem, bo spędziliśmy naprawdę cudowne chwile. No dobra, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oglądajcie kolejne, inne, pozostałe, stare i nowe nasze produkcje i śledźcie nasze social media. To tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Di, 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 di.